witam na 11. maratonie Jana Kulbaczyńskiego po ziemi kudeńskiej, piszackiej. Meta 42 km, 195 metry. Pogoda jest bardzo ładna. Około 50 ludzi na starcie, na mecie stanęło. No i łączymy się z pamięcią bitwy na Ukrainie, których napad bandyta Putin, Rosja napadła. Dziękuję. Wszystkich za przybycie na 11. maraton Jana Kulbaczyńskiego organizowany przeze mnie, a jeżeli ukończę, to będzie 207. maraton mój ukończony. Dziękuję bardzo. Życzę szczęśliwego dobiegnięcia do mety. Dziękuję bardzo. Proszę. Jesteśmy na gościnnej ziemi kodeńskiej. Jesteśmy na 11. maratonie Jana Kulbaczyńskiego. Moim zdaniem jest to bardzo wspaniała impreza, która oprócz tego, że promuje ziemię kodeńską i piszczacką, to promuje również zdrowy styl życia. Jest to początek sezonu. Pamiętam, dzisiaj jest piękna pogoda, ale pamiętam maratony, bo brałem udział chyba w 9, dzisiaj po raz 10 jestem, kiedy trzeba było odśnieżać, bo było po prostu śniegu ponad pół metra i nie było jak nawet zorganizować tego biegu. Także na przestrzeni 11 lat wiele pięknych historii. Widzę, że niektóre osoby nawet poznaję. Tak, nie znam osobiście, ale poznaję po prostu z twarzy i że tutaj wracają. Okolice Rabcze, Kołchodnia znam bardzo dobrze. Tutaj pracowałem, tutaj mieszkałem i niedaleko dalej mieszkam, także tutaj piękne miejsce. Widzimy, że nawet proboszcz przyjechał dzisiaj na otwarcie tego biegu. Kiedyś tutaj był wikarym, pamiętam, tutaj chodził po kolędzie, dzisiaj było ciężko mu trafić. Również i mi było ciężko trafić. Ja w takim miejscu usytuował linię mety i startu, że to tylko dla wtajemniczonych to miejsce. Malownicze okolice. Malownicze, piękne. Powiem, że czuć wiosnę już. Znajdujemy się w Rabczu, jest to miejscowość, okolice Kodnia, gdzie organizowany jest po raz 11 cross-maraton Jana Kulbaczyńskiego. To jest człowiek, który odbył jeden z największych maratonów w województwie lubelskim i na jego cześć powstały te biegi cross-maratony. Pomagamy zorganizować panu Janowi, żeby to było bardziej okazale i na wyższym poziomie. Niedawno organizowaliśmy bieg Wilczym Tropem, 10. edycję Pobłoniach Kodeńskich. Zawsze w pierwszą sobotę sierpnia mamy międzynarodowy bieg Sapiechów. Tak więc różnego rodzaju biegi i dyscypliny sportowe organizowane przez Gminę Centrum Kultury, ale też i inne imprezy kulturalne, jak festiwale, koncerty, przeglądy teatrów. No i oczywiście nasz jarmark sapieżyński, już znany w całej Polsce. Mamy tradycję biegową, mimo takich przeciwności covidowych. Jeden rok był przerwy, ale kontynuujemy w miarę możliwości i mamy bardzo dużo chętnych uczestników, biegaczy.